Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z najbardziej wyczekiwanym filmem tego roku, czyli Lilith, Dworu, Cierni i Róż, autorstwa Sary J. Maas. Jesteśmy wyposażone w obie wersje. Tak, a w tle leci muzyczka z memów, więc wiecie co to będzie. Od razu uprzedzamy na wstępie. To będzie recenzja w konwencji... Nie, to nie będzie recenzja. To będzie pogadanka w konwencji tej, którą doświadczyliście już w Zmierzchu. Tak. Kiedy omawialiśmy Zmierzch po latach, tutaj od naszego czytania minęło, o ile się nie mylę, z 5 lat przynajmniej. Bo 2017 chyba. Robiłyśmy to na początku naszego kanałowania i w ogóle, więc już trochę lat minęło. No tak, nie będziemy kłamać, że się po cichu tak przymierzamy do tego, żeby wyszła ta kolejna część Dworów. Może jeżeli w końcu znajdą tłumacza, bo pierwszy się poddał i nie tłumaczy dalej tej książki, nie wiadomo. Ja nie wiem, czy to jest ten pan. Nie wiadomo, bo nie było nic podane. Współczuję w takim razie, jeżeli ten pan się poddał. Po trzech, czterech tomach w sumie. To podziwiam w takim razie. To co tam się musi dziać takiego, że on wyśmiał? No wiemy, co tam się dzieje. Oglądałyśmy filmik Cindy, tak? Tak. Liczyłyśmy, ile tam jest kutasów w tej książce na PDF-ie kupionym, tak? Tak było. No więc jakby no uprzedzamy, że to będzie no stricte... Beka. Przepraszamy wszystkich ludzi, bo już ktoś tam powiedział, że ale mi przykro, że wy już jedziecie po tych... Nam też jest przykro, guys. My byliśmy pierwszymi piewcami, pierwszymi piewczyniami w miłości i uwielbienia do Sary J. Maas i jej kinki rzeczy, ale bygones be bygones, resentment gets old, czas się z tym rozprawić już tak tego i przejechać te książki walcem. No tak, słuchajcie, ja sobie pozwoliłam w swojej kopii pozaznaczać rzeczy, i myślę, że część z tego filmu będzie wyglądała tak, że będziemy jechać po tym i coś się zastanawiać nad tym, jak tak to wygląda. Ale zanim to, mówimy tutaj o Dworze Cieni już, czyli o historii 19-letniej Fairy Archeon. Archeon. Czy to nazwisko jej tutaj pada? Nie. Nie przeuważyłam, ono pada w drugim tomie, bo tam jest dopiero potrzebne. Mam wrażenie, że w pierwszym nie było. Ona w pierwszym tomie nie miała jeszcze nazwiska, bo to dopiero w drugim był retelling Hadesa i Persefony. Tak. Tutaj mamy Piękną i Bestię. Tak. No i tak jak już powiedziałam, jest to w jakiegoś rodzaju retelling historii Pięknej Bestii, w której mamy właśnie naszą małą Feirę, która żyje w granie, w dziczy, w buszu, w nędzy, bidzie i chłodzie i poluje na zwierzęta w lesie, żeby utrzymać swoją rodzinę, która jest absolutnie do niczego. I w trakcie takiego polowania napotyka jelenia, którego chciałaby skonsumować ze swoją rodziną, ale też wilka, który się na tego jelenia zasadza. Magicznego wilka. Magicznego wilka, bo musicie wiedzieć, że wioska Feiry znajduje się na granicy takiego muru, jak gdyby, który dzieli świat ludzi i świat... Nigdzie. Fej, tak. W sensie. Jej wioska znajduje się nigdzie. Gdzie ona znajduje się tu? Ja nie wiem, czy ty... To nadal mnie 6 lat i nikt nadal nie rozumie tej mapy. Nie, to jest błąd wydruku po prostu. Znaczy, to powinno być... Bo to dalej jest to w ogóle chyba poprawione już. Nieistotne. W każdym razie Feja widzi tego wilka, magicznego wilka, który się zasadza na jej jedzenie i mając w perspektywie głód, śmierć i cierpienie, zabija tego owego wilka. Bo to już jest dobrze. Tak, jest dobrze. To już jest dobrze. Po prostu był błąd w druku, ale nadal śmieszny. Nadal śmieszny. I okazuje się, że jakiś czas później do jej chaty wpada inny stwór, wilko, zębo, kłowo, lwo, rogate coś i mówi, hej, zginiesz, a ona, o nie! A on na to, chyba, że pójdziesz ze mną, ona, okej. Okay. Tak było. No i teraz... No i poszła. Trafia do dworu wiosny. Do pana Tamlina i jego kumpla Luciena, którzy okazują się być ważnymi, bogatymi, groźnymi półelfo... Cholera wie, co no to fej. Jest. No fej po prostu. No i tu się zaczyna już właśnie kwestia retellingowa. Wiemy, jak Piękna Bestia wyglądała. Tutaj nie ma niestety Gastona. Nie ma. Przykro mi trochę z tego powodu, bo to uważam, że jedna z fajniejszych postaci. Nie ma też Róży, ale są za to inne dwory. Są inne królestwa, jest ktoś, kto zagraża temu wszystkiemu. Feja ma takie, okej, w sumie jak już tu jestem, to może przez chwilę próbuję uciekać, a potem stwierdzę, że mi dobrze. Więc to tak w skrócie opis fabuły. Ode mnie. Tak. You made it! I made it. Znam tą historię tak mocno, że myślałam, że żygnę z nudów, jak to w sensie, ja też się tak nudziłam na tej książce. Ale to wynika tylko dlatego, że ja ją bardzo dobrze pamiętałam. No, w sensie ja poza kilkoma aspektami miałam takie... To właściwie scena w scenę, to no. Pamiętałam, jak to tam się dzieje. Mhm. Więc fabularnie tutaj nic ciekawego jakby wam nie powiemy. Natomiast tu się w ogóle szalenie ciekawe rzeczy dzieją w warstwie językowej. I myśmy to dopiero przyuważyły przy tym, no w sumie trzecim czytaniu w gruncie rzeczy. I to się zaczyna już na pierwszej stronie.
Tak. I to jest w ogóle fajna sprawa. Na pierwszej stronie nie dałam znacznika, bo jakby litości. Ale stwierdziłam, że będę pamiętać. Sobie zaznaczyłam po prostu ołówkiem. Bo generalnie cała ta historia tutaj, w pierwszym tomie, w drugim, trzecim już nie, ale tu, Mas bardzo siłuje stworzyć taką powieść wzorowaną na baśni, tak? No nie tylko o Pięknej i Bestii, ale sam fakt, że tutaj jest to fej, to zaklęcie, które zostało rzucone na całą tę krainę i oni noszą te maski zasłaniające ich twarze i potem w trakcie... Aha, będą spoilery! I potem w trakcie tej fabuły ona, tak, żeby zdjąć to zaklęcie, musi przejść te trzy próby, tak, to jest, wiecie, bardzo... I wyznać mu miłość. Tak, to jest takie bardzo baśniowe w tradycyjnym tego słowa sensu, znaczeniu. Whatever. Tradycyjne. No, tak, chodzi bajkowe, mi o takie odniesienie do takiej tradycyjnej baśni jako do gatunku literackiego. I generalnie to nie jest głupi pomysł, nie. Tylko tłumacz nasz polski, żeby to było jeszcze bardziej baśniowe, stwierdza, że dobra, w takim razie musimy to tak językowo też upodobnić do takiego bardziej, no takiego starszego tekstu, bardziej właśnie baśniowego, opowiadanego. Takiego tekstu bardziej fantastycznego przede tak, wszystkim. Takiego bardziej high fantasy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego na pierwszej stronie mamy tutaj takie zdanie, że zwierzęta nie podchodziły w okolice ludzkich sadyb, trzymały się bliżej matecznika, gdzie nie byłam w stanie dotrzeć. Dla tych, co nie wiedzą, sadyba to jest rusycyzm, czyli siedziba po prostu, ludzka siedziba, tak? Chata. No nic prostszego. Cztery ściany i dach. Natomiast z jakiego powodu jakby spośród wszystkich jakby dostępnych wyrazów tłumacz zdecydował się na tą sadybę, która się już nigdy tutaj więcej dalej nie pojawia. Nie. Dalej właśnie jest raczej chata powtarzana, tak, że jest chata fejry, czy tam chata czyjaś tam. Dom. Czy tam dom ewentualnie, no później są pałace, wille i tak dalej, ale to nas nie interesuje. Trochę to, w sensie wiecie co, to po prostu dziwnie brzmi. I to nie ma tutaj żadnej konsekwencji w dalszym ciągu, bo koniec końców i tak wyzywają się od palantów na przestrzeni całej tej historii. Ale więc... jest jedna konsekwencja. Jest jedno tłumaczenie, które absolutnie zmiata wszystkie złe aspekty tej książki z powierzchni ziemi. I to jest przetłumaczenie human jako człeczyna. Ale wiesz o co chodzi? Ja się zaczęłam na tym zastanawiać, bo rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem. No, człeczyna, no to wiecie, ma taki dźwięk... pejoratywny. Taki pejoratywny. Umniejszający. Dokładnie tak. I pomyślałam sobie, że to pojawia się po prostu na przestrzeni tej książki tyle razy, że nawet gdyby to było per człowieku, to i tak by było irytujące. Ale to niech będzie człowieku, człowieczku na ale, przykład. Tak, ale wiesz co, to i tak by mnie wpływało. Marna ludzka istoto. Tak, marna ludzka istota w ogóle też była fajna. Człeczyna. Ale wiecie co? Jeżeli biłabym szota za każdym razem, jak pada słowo człeczyna, narypałabym się przed 40 stroną. Tak, nie zmienia to faktu, że jestem zdaje, że to i tak pojawia się tak wiele razy, że to byłoby w każdej formie irytujące. Dajmy sobie się, no. Że to już nawet nie jest kwestia tłumaczenia, co w ogóle tego tekstu stricte. Dobrze, jedziemy dalej. Lecimy. Guys, tu już rozpędzamy się, to już jest wrzucona trójka. Pozwoliłam sobie zaznaczyć zdanie. W naszym podłym ludzkim świecie, chronionym jedynie słowami obietnicy złożonej przez fej wysokiego rodu. Fej wysokiego rodu to jest kolejne hasło, zaraz poczuły czy nie. Potem gdzieś tak w połowie utworu Mas stwierdza, że to już nie będą fej wysokiego rodu, tylko po prostu fej. Bo w sumie jest krócej. I przez pół jest cały czas rżnięte fej wysokiego rodu. Ale to jest w sumie niesamowite, że Mas w pewnym momencie stwierdza, że ona nie będzie używała jakiegoś tutaj tego swojego schematu, bo ona bardzo lubi repetycje. Tak. Ona uwielbia powtarzać w kółko i w kółko te same rzeczy. I tu już nie mówię nawet tylko na takie warstwie, wiecie, fabularno wydarzeniowej, tak, że cały czas, wiecie, jakby Rysan to jest kombinacja, wiecie, jak mu tam było? Rowana i tego drugiego. Albo, że tamten to jest kombinacja tego i tamtego, a że w sumie Aileen i Feja to jest takie w sumie takie ha, tak, siema. Wydarzenia z fabuły się powtarzają często. To już nawet nie mówię o tym, ale pod względem repetycyjnym językowym, kiedy te akapity srają cały czas o tym samym, to ja mam takie, Jezus, redaktor, to powinien tutaj wziąć po prostu czerwony ten i tak wykreślić. Z tego, co wyłapałam w tym najnowszym tomie, którego jeszcze u nas nie ma, to, co mówią tam w którymś do siebie w jakiejś scenie Nesta i Cassian, to jest dosłownie powtórka jeden do jednego z Feiry i Rysandy. Tak, ale taki jeden do a propos repetycji jeszcze tekstowej na chwilę, mały odskok. Poleciałam w bok, oszołomiona nagłym bólem. Nie zdążyłam się otrząsnąć, gdy kolejny potężny cios wylądował na mojej twarzy. Pękła jakaś kość. Moja kość! Nie cuda przecież. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Skórzasta ręka Atora ponownie uderzyła mnie z impetem w skręt. Poleciałam w bok! Znowu! Dużo tych boków. Gdzie najedziałam się na pięść innego stwora? Odrażającego pomniejszego, pomniejszy,
nie wyszy. Fake, którego twarzy nawet nie zdążyłam dojrzeć. Czułam się, jakby rzucano we mnie cegłami. Chrzest, trzask. Dopadły mnie trzy potwory, potraktowały jak wojek tenisowy. Cios za ciosem. Podawali mnie sobie w kółko. Moje kości i mięśnie protestowały głośno. Może i ja krzyczałam, nie wiem. Krew trysnęła mi z ust, jej metaliczny posmak był ostatnim, co począłam. Losie święty. No także widzicie, jak to jest napisane. Tak, dla tych, co nie wiedzą. Tak. Coś miałam powiedzieć, to w ogóle wytraciło. Jakby z tego. Dobrze, repetycje. I oczywiście krótkie zdania, jeszcze pojedyncze, takie wiecie, równoważniki, czyli, wiem już to, że w sumie do końca fabuły to ona nam nie wyjaśniła, czym się różnią fej od fej wysokiego rodu. Nie. My możemy zgadywać, że to chodzi o tych, że nie wiem, książęta to są fej wysokiego rodu, bo to są, jest jakaś tam warstwa arystokratyczna, ale w gruncie rzeczy to... Ale wiemy, co feja sądzi na temat każdego z kolorów w palecie. Tak. No jest mowa dalej, że właśnie fej wysokiego rodu przed 500 stuleciami w świecie, w którym zapomnieliśmy imion naszych bogów, przysięga była prawem, walutą, spajającą więzią. Wszystkie odniesienia na początku do religii ludzi, która już jakby nie istnieje, czy tam nie jest wyznawana, są po nic. Bo ta religia tutaj się w ogóle nie pojawia. Ona i cały czas jest mowa o tym, że była i nie istnieje. Tak, była, że istnieje, ale w gruncie rzeczy to nie wiadomo o co chodzi. I za bardzo po co te nawiązania do tego są, też nie wiem, bo w drugą stronę, jeżeli by przyrównywać do nie wiem, religię fej, to tam w sumie oni tam świętują rzeczy, nie? Jakieś tam, ale to w gruncie rzeczy... To są cztery święta na krzyż, o czym my rozmawiamy. To you know. Tam, to nie ma znaczenia fabularnie, absolutnie. Worldbuildingowo tak naprawdę. No ale worldbuildingowo tutaj nie ma żadnej konsekwencji. No tak, 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 oczywiście. O, wielkie świątynie ku czci okrutnych bogów, nie? Ale dlaczego oni są okrutni? Jaki? Jakby o co chodzi? Czy to bogowie? Tak, że dlaczego oni uznali, że oni są okrutni? Jakby, what's the story behind it? I te wzmianki o tych bogach tutaj się pojawiają do połowy mniej więcej, bardzo często. Ale again, nie mamy żadnej jakby konsekwentnego wytłumaczenia tego, co za tym stoi. Wiesz, feja obsyła się w lesie i jest takie, gdybym wierzyła w bogów, to bym się modliła. Jakich bogów? O, gdyby bogowie istnieli, to bym się teraz bo wiesz, i jakby spoko, nie? Jeżeli są takie hinty puszczane na początku, to jest trochę sugestia, że dalej jakby będzie do tego jakieś nawiązanie, wiesz, chociaż w rozmowie bohaterów, ale to się tu nie pojawia. Nie. Więc jakby nie wiadomo, o co chodzi z tą religią i dlaczego oni się tam na nich obrazili i jakby jak to działa. Dobrze. Magia. Obudziłam się nagle ciągle w siodle, krępowały mnie jakieś niewidzialne więzy, słońce stało już wysoko na niebie. To jest ta scena, w której Tamlin już porywa Fejrę, tak, i wiezie ją za mur, czyli ten mur dzielący światy i w gruncie rzeczy chodzi o to, że ona traci przytomność w momencie, w którym przez ten las przejeżdża. Później dowiadujemy się, że w gruncie rzeczy to nie jest działanie tego lasu na ludzi, tylko to jest bardzo wygodny, to jest bardzo wygodny zabieg fabularny, nie zaklęcie Tamlina. Czy boom! To jest bardzo wygodne. Takie, kurde, nie chce mi się pisać drogi przez dwa dni jadą w lasy. Dwa dni jadą do dworu. Zasnęłam, nie wiem co się stało. Deus ex machina, tak oczywiście. No ale no, że Tamlin ma super moce i ją usypia podobnie, tak? Ja sobie tutaj dałam dodatkę bullshit, ale okej. Okay. Teraz do którego akapitu jest to moja uwaga, czy tu? Wiesz, to jest jeszcze logiczne, bo tutaj jest takie zdanie, że magia ma to zapach. Musiał być ten nieprzyjemny zapach. I ona go zasadniczo, przynajmniej z założenia chyba, tak zakładam, czuje dopóki jest człowiekiem. Tak? Ale to i tak jest bardzo niekonsekwentne. Ale w przyszłych tomach jest, że poczuła zapach magii. Tak? To ja już nie pamiętam. Wibracje magii, że czuła ją, że natomiast ten, i to też jest stosowane bardzo niekonsekwentnie. Ten zapach się pojawia i znika w zależności chyba od tego, jak mocna jest ta abrakadabra, ciężko to powiedzieć. To magia z pewnością nie pozwalała mi poruszyć ramieniem, uniemożliwiając zdobycie noża, bla 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 bla, dobra. Aha, rozpoznałam tę moc podświadomie, jakbym czerpała z jakiejś zbiorczej, ponadczasowej pamięci wszystkich śmiertelnych istot. I teraz to jest kwestia tego, jak bardzo ta książka jest przegadana i jak mogłaby być o połowę krótsza, bo jeżeli to zdanie kończyłoby się, że rozpoznałam tę moc podświadomie, bo ej, z jakiegoś powodu nie możesz ruszać ręką, nie wiem, spałaś przez dwa dni, ten typ jest magiczny i zmienia się w zwierzę, nie? Więc jakby to jest logiczne, że tutaj jakieś czary mary się dzieją, ale po co jest ta ponadczasowa pamięć wszystkich śmiertelnych istot? Czy to jest nawiązanie do Junga? Myślę, że to jest nawiązanie do Junga. Okej, okay, dobra, no to jeżeli to jest nawiązanie, to sorry. No bo wiesz, ten, świadomość zbiorowa, tak? No tak, no świadomość zbiorowa. Ja na 214 mam znacznik, także jak dojedziesz, to daj znać. Mamy stronę 73. Oczywiście był również jednym z swojej wysokiego rodu, zasadniczo to skąd ona to wie? Bo to jest moja notatka tutaj. Ja mam na 73 stronie notatkę czuć na OMG. Tak. No generalnie tak jak mówię, no...
ten world building to jest taki, wiecie, z jednym okiem, nie? Tutaj bardzo wiele rzeczy bierzemy jak albo... Nie, Lucian. Trochę na wiarę no i trochę się tak domyślając, no. Ale gdyby się jakby zastanowić nad tym, jak ten świat jest zbudowany i jak działa, mimo że jego ramy takie bardzo podstawowe są fajne. Ja zawsze powtarzałam, że ten świat w dworach mi się bardzo podoba i wszystkie te odniesienia właśnie do tych dworów, tam wiosny, lata, sobie. To jest zajebisty pomysł. To jest super koncept. Ja to kocham. I to jest najlepsze, co może być. Tak, ja też to bardzo lubię i to, że każdy ten dwór się różni, trochę inaczej wygląda i te typy... A, oczywiście fakt, to jest w ogóle fantastyczne i feministyczne ze strony Sary J. Maas, że każdym dworem rządzi facet. Tak. I to jest super. A jak jest Lilian, to jest baba. Tak. I siedzi w piwnicy pod górą. Ale ona tak naprawdę jest tylko byle jakim Lilianem. Pionkiem, tak. Bo najważniejszym Lilianem jest nadal chłop. Dobra, lecimy dalej. Więc jakby czym są fej wysokich zarobków? Może tęskniłam, że jest Sandem naszym naczelnym feministą. Czy one się charakteryzują, to jest twój wybór? To ja nie wiem. Dobrze, dalej, strona 162. Może i był posłem Tamlina, ale z pewnością był też zaprawionym w boju wojownikiem. To jest zdanie opisu Lucina. Tych sprawnych wojowników to jest oczywiście u Maas jak na lekarstwo i też oni tam nie toczą jakieś bitwy jak pod Troją, to ja jestem jeszcze, szczerze mówiąc, dosyć zdziwiona. Bo to też w ogóle jest w odniesieniu do tego, co dzieje się na samym końcu. Ale dobra, to przejdziemy do tego. Ale pamiętajcie o tym, że to są super ekstra wyszkoleni ludzie, którzy jeszcze potrafią tak. Abrakadabra. I oni wierzą, wiecie, oni bardzo długo żyją, bo jakby tak, byli, są nieśmiertelni byli u swoich stajech tam, wiesz, w oddziałach na wojnach, toczyli wojny wszyscy, no nie? Tak, jakby jest tam powiedział, że on napieprzał ludzi, zanim jeszcze tam chodził po świecie. Tak, czy tam Lucian, no... Nieistotne, that, you know what it means, right? Tak, no i oczywiście wszyscy mają, wiecie, ciała atletów, nie? No, ale to do tego dojdziemy. To ja mam na to cytat. Dobrze, ja tutaj coś tutaj zaznaczyłam, ale nie mam już ołówkiem zaznaczenia, więc... Czyli musiał być tak, że cała strona była to zaznaczenie, stwierdziłaś, że się poddasz. Więc... Okej, dobra, chyba wiem, no. Chyba wiem. W sensie, bo tutaj to jest rozmowa Tamlina i Feyry, w którym ona mówi, że żałuje tego, co zrobiłam Andrasowi. Andras to ten typ, co zginął, co się w wilka zmienił. Ten wilk, tak. Miałam tak bardzo ściśnięte gardło, że stać mnie było już tylko na szept. Żałuję, że w moim sercu było tyle nienawiści, chciałabym móc to cofnąć i przepraszam, tak bardzo jest mi teraz przykro. No i dobra, jakby sam pomysł ze zmianą perspektywy Feyry jest jakby dobry na papierze, tak? Że ona jakby przybywa do tego świata Fey, obserwuje, jak to działa, jak to wygląda, no i zmienia zdanie, że ej, ci fej nie są tacy źli, jak mi się początkowo wydawało, no bo tutaj założenie jest takie, że wszyscy ludzie tych fej nienawidzą i w gruncie rzeczy trochę w drugą stronę, ale ci fej mają takie podejście, że szkoda, że już nienawidzimy, a oni mają takie, w sensie, a ludzie mają raczej takie podejście... Bać kosy, miotły i na nie. Dokładnie tak. No i spoko. Natomiast to jest strona 204 z 500 tam iluś. O, w gruncie rzeczy do tej pory... To szybko eskaluje. Do tej pory wydarzyło się w sumie tylko to, że Tamlin był dla Feyry względnie grzeczny, dał jej spać, jeść i ładną sukienkę. Co i tak jest bardzo dużo. Bo wiesz, to jest odpowiedni moment, żeby porozmawiać o Feyrze i jej rodzinie. Ja po pierwszych 15 stronach byłam w stanie rzucić tym gównem i nigdy więcej tego nie czytać. Jak ja nienawidzę tych dwóch szmat. Nesta i Elaina są absolutnie do wykreślenia z tej książki. Aczkolwiek i tak moim zdaniem tak samo jak ten durny Stary. Nie, Jezus, po prostu powiem tak, koncept fabularny Maas na najmożliwie największe uciemiężenie Feyry na początku, żeby potem u Tamlina było i tak dobrze, jest tak poroniony, jest tak durny, jest tak oczywisty, że to aż boli w oczy. Ja nie wiem, jak my mogłyśmy nie zwracać wcześniej na to takiej uwagi. Przynajmniej ja nie pamiętam, ale ja mam problemy z pamięcią, więc zignorujcie to. Ale tak, typiara basically robi wszystko, żeby wyżywić te trzy durne gęby. Łazi do lasu. Zima, nie zima, lato, nie lato, deszcz, nie śnieg, nie sraczka, nie to. Poluje. Chodzi po mieście. Odziera te skóry. Gotuje jedzenie. Suszy je. Obraca pieniędzmi. A te durne cipy przychodzą i powiedzą, ale ja chcę nowy płaszcz, ale ja chcę nowe spodnie, ale ja chcę nowe buty. A stary siedzi miesiące przed kominkiem. A czy to jest i patrzy w ogień. Wciuszkowe odniesienie. To jest wciulko wciuszkowe i mnie to tak do szału doprowadza, bo Feyra jest tą dobrą, najmłodszą córką, która tak dba o swoją rodzinę i w ogóle, o Boże, jak dobrze, bo to obietnica złożona matce na łoże śmieci. W ogóle tutaj jest dużo takich sugestii, że obietnice są super ekstra ważne, jak się je łamie, to nie wiem... Umierają sarenki, nie? No, mam natomiast potem na przestrzeni
historii, ten zamysł w ogóle znika, nie? On już przestaje być wygodny, przestaje być do czegokolwiek potrzebny. Co nie zmienia faktu, aby jakby nawiązując do tego, co tu mówiłaś, że Feyre na początku jest naprawdę spoko bohaterką. To znaczy, ona jest zrozumiała, ma konkretne jakby cele i rozumiesz jakby jej motywację i ten gniew, który gdzieś tam się w niej siedzi. No to jest takie na zasadzie, jest trudno, nie trudno, ale obiecałam, zrobię to. Więc ta początkowa Feyre jest o wiele fajniejsza od dalszej Feyre. Nie zmienia to jednak faktu, że ona bardzo szybko zmienia jakby zdanie na temat w ogóle wszystkich fej na podstawie właściwie wyłącznie Tamlina i Lucina i tej babeczki, która jest jej służącą, nie? Tej Alice. 204 mówiłaś? Tak. 214. I w ogóle, mam dla was taki challenge, guys. Zamknijcie teraz oczy, ty też to zrób. No czekaj, bo ja mam jeszcze 208. No to mów. Co to jest? To już 208. Bo ja jak wejdę na 214, to się poskładacie. Aha, dobra, już wiem. To jest, jak bardzo szybko Feyre zaczyna się psiapsić no z Lucianem. Proszę, proszę. To jest sytuacja po tym, kiedy on jej mówi tak, wiesz, niby wink wink, co zrobić, żeby schwytać Suriela, ona chwyta tego Suriela. To był super dialog. To mi się bardzo podobało. Tak, to jest w ogóle bardzo fajna scena, tak. Kiedy on tak, wiesz, no wiesz, gdyby ją po Suriela, to... To na przykład wziąłbym nóż i zostawia go na brzegu, wiecie, tak. ten taki podpróg tutaj, tak, nie? Że on jej pomaga, ale nie chce jej pomagać. Tak, to jest fajne, natomiast co się dzieje później, kiedy Feyre już łapie tego Suriela, on tam ucieka, dzieją się rzeczy po drodze, bla bla bla. Mówi do Luciana tak, powiedział też, że lubisz być szczotkowany, a jeśli będę sprytna, to wytresuję cię karmiąc smakołykami. W sensie to nie do Luciana, tylko do Tamlina, ale Lucian też jest przy tej rozmowie. Więc jakby wiecie, o co chodzi. To są już taki small talki, żarciki na 208 stronie. Po latach życia, wiesz, w nienawiści i tak dalej. I nagle Feyre stwierdza, dobra, to teraz I'm gonna be the funny girl. No i... Dobrze, 214. 214. Generalnie case jest taki, że tutaj jest taki small talk a propos tego, co tam było u Luciana. I pada info o tym, że zabił swojego brata, a Tamlin zabił jego drugiego brata. Jego ścigali za to, że uciekł i chciał żyć jak hippies i w ogóle. A tamci nie chcieli, bo wiedzieli, że on ma duże tam, wiecie, skille, żeby być tym tam księciem dworu, czy tam królem innym. No. No i pada, że właśnie oni obaj tam nie żyją, jest tam jakaś legenda, a propos Bajora, tam jacuzzi, nie wiem co to jest. Jeżeli wierzyć legendzie, zyska szczęście aż do swojego ostatniego oddechu, może oboje potrzebujemy po kubku. I Feyre na to, nie sądzę, żeby w moim przypadku wystarczył cały ten staw. Haha, stwierdziłam, a on się zaśmiał. Stronę dalej. Zamknijcie oczy i tylko słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ja nie czytam za Kotaru. I powiecie mi po tym, jak przeczytam, z której części tego tomu, jakby z której części tej trylogii jest ta scena. Powoli, niezmiennie, powoli zrustlował najpierw od szyi do stóp. Bez sensu. A potem z powrotem w górę. Tak jakby dokładnie analizował każdy cal mojego ciała, każdą krągłość. Jego wzrok sprawił, że mimo bielizny czułam się całkiem naga. Gdy nasze spojrzenia ponownie się spotkały, uśmiechnął się niedbale. Po czym niespiesznie zdjął ubranie. Powoli, bardzo powoli. Mogłam przysiąść, że błysk w jego oczach stał się głodny i dziki. Przynajmniej na tyle, że poczułam potrzebę spojrzenia na cokolwiek, tylko nie na jego twarz. Pozwoliłam sobie na chwilę podziwiania szerokie klatki piersiowej, muskularnych ramion i długich, silnych nóg. Po czym weszłam do stawu. Nie miał budowy Izaaka, który wciąż był w pół drogi między chłopcem a mężczyzną. Nie, przekropek. Wspaniałe ciało Tamlina zostało wyrzeźbione przez całe wieki brutalnych walk. Wykreślcie sobie imię Tamlin, wstawcie jest i macie basically wstawcie cokolwiek. Wstawcie cokolwiek i to jest basic Sarah J. Maas quote. I was like, ja to już czytałam i to nie dlatego, że w tej książce. Co najmniej 8 razy. 8 razy at least. Był skrajny, że spojrzał, like, no. Sarah, please. Ile można? No tak, straszne to było. Kółko to jest to samo. A potem jeszcze pada rozmowa, wiesz w jaki sposób twój ojciec stracił majątek? A bo wiesz. Bo wiesz. Bo było to sro i tamto. Tak. Jedyny względnie działający w ogóle w całej tej książce, przynajmniej do pewnego momentu, wątek, który też działa do pewnego momentu w ogóle na przestrzeni całego tego cyklu, no to jest relacja między Feyre a Rysandem i jak Rysand się pojawia na 246 stronie na tej imprezie, tam w której Tamlin zażywa te wróżkowe narkotyki i staje się tam innym fej, tak? Bo tam Lucian na tym mówi, nie? Przede mną stał najprzystojniejszy mężczyzna, jakiego spotkałam w swoim życiu.
No to, to biedny jest... Tamlin. Tak szybko go zdegradowała, minęło 30 stron. Dobrze, ale powiedz, mówimy o pojawieniu się Sandy, o tym, co się dzieje w trakcie Nocy Ognia. No, ale w sensie, to spoko jest ta scena, jak on się pojawia, nie? I tak. Potem dopiero pojawia się po raz drugi. I ty wiesz, że kurde, ten bad jest guy jest tym tamtym spoko typem, który tam ją uratował z tych innych gości. To jest, wiesz, to jest jakiś plot twist, nie? I ja to doceniam. Jest. Jest, to fakt. Ale ja pamiętam, że na początku, jak czytałyśmy pierwszy raz, też to doceniłyśmy, że myśmy takie spoko, o kurde, Jasiek. Tak, nie? Jakby zostawmy na razie te dalsze tomy, które tam stoją nade mną, nie? Na razie ich nie omawiamy, to będzie później. W związku z czym omawiamy te relacje dopiero jakby od tej strony dalej. Świeciaka, że nady przeszła. I ta scena jest naprawdę spoko, ona działa, jest git, poza tym, że tam Sara znowu pisze o pięknych ludziach, nie? No, ile można. No tak. Ale rozmawiamy o Nocy Ognia i o tym, co tam Frytka się dowiaduje. Frytka w sensie... Febra, nieistotne. No dobrze, ale to się dowiaduje, że co? Dowiaduje się, co się tam za MCCimci podpada. Aha, no tak, no że... I bardzo mi się podoba ten koncept. Nie uważam, że to jest szalenie bardzo dobry. Ale ten, że uprawiają seks, żeby rosły drzewa? Tak, że jest basically dzikie ruchańska, potem tam im przychodzi, żeby jak już tam... Tak, to jest bardzo pogańskie. To jest bardzo pogańskie. Pogańskie, to jest takie bardzo słowiańskie, bardzo celtyckie. Także tak, no... I ja mam takie, okej, spoko, dobra, czaję. To jest spoko, nie? Jako pomysł to jest spoko. Ale najbardziej, co mnie rozwala, to jest to, że potem przychodzi ten Tamin. No bo w skrócie dla was, dla tych, którzy nie wiedzą, jest tak, że jakaś tam noc, on coś tam sobie bierze, ćpa i tego i w ogóle i ma wtedy taki szał ruchania i są laski rozstawione, on sobie wybiera jedną, a potem jeszcze też tam robi ci dzień, mi jest ogólnie paj, je. No w każdym razie. No i Febra Frytka jest tam na tym, spotyka je Sandra. No oni jej każą zostać w domu, tak? Tak, bo to jest każą jej zostać w domu, ale ona oczywiście nie słucha, idzie, spotyka je Sandra, potem wraca i w ogóle, no bo ją tam Lucien zaciąga, stary, czy cię posrało, wracaj na chatę, bo zaraz tu się piekło rozegę. No i ona potem tam wraca, no i rozmawia z Tamlinem. Okazuje się, że Tamlin zrobił swoje cimciem. Ale Tamlin jest nadal na tych prochach wróżkowych. Tak, ale jest już szczęśliwszy troszkę, no nie? Troszkę tak. No i przypierają do ściany, no jest generalnie niezbyt ciekawie. No i tam opowiada, że jakby, no tam czułem twój zapach, szukałem cię, lecz nigdzie nie było, nie mogłam cię znaleźć. Mm-hmm. Czuć było od niego mocną magią, gdy spojrzałam mu w oczy, dojrzałam w nich pozostałości potężnej mocy, nie znam w nich Tamlina, którego znałam. Puszczaj, doprowadzałaś mnie do szaleństwa! Szukałem cię, ale ciebie nigdzie nie było, kiedy to się stało jasne, że cię nie znajdę. To jest taka trochę powtórka z Rysanda, nie? Wtedy magia kazała mi wybrać inną. Poprosiła mnie, żebym nie był delikatny. Wyrzucił z siebie szczerze zęby lśniące w księżycowej poświacie, przysunął wajgi do mojego ucha. Ale z tobą byłbym delikatny, mam takie przebłyski z Edwarda, że mnie aż trzepie w środku. Zadrżałam, zamknęłam oczy pitu, sprawiłbym, że jęczałabyś i szeptała moje imię od początku aż do samego końca. No dobrze, no. A trwałoby to bardzo, bardzo długo, Febro! Typowa scena erotyczna. Jezus, mam takie... Typowa scena erotyczna, która jakby się jej bliżej przyjrzeć i się nad nią bliżej zastanowić, jest trochę problematyczna. Bo... Ale podoba mi się jej respons, bo powiedziała, dlaczego miałabym chcieć resztki po kimś innym. I mam takie... Tak, to jest spoko. Ja to szanuję. Natomiast to, co się dzieje jakby w ogóle... Z której to było strony? 257. To, co się tutaj dzieje między Tamlinem i Feyrą, jest takie trochę krzywe. No. Bo mamy tutaj narrację pierwszoosobową, więc znamy myśli Feyry, nie? No ale Tamlin ich nie zna. Mm-hmm. Tak? No oczywistość. On jest oczywiście napruty tymi prochami, to wiemy. I robi rzeczy. On się ewidentnie do niej przystawia, nie? On ją ugryzł! Tak, no mówię, no przystawia się, ale tak w języku Fey. Whatever. I teraz, słuchajcie, to, co jakby myśli Feyra, sugeruje, że ona w gruncie rzeczy by mu nie odmówiła. Tak. Natomiast to, co ona mu mówi, to jest już zupełnie co innego. Bo w gruncie rzeczy ona do niego mówi, żeby ją puścił, tak? Tak. Żeby się od niej odsunął i tak dalej. Wiecie, ona w jakiś tam sposób go odpycha. Ona się stara odsunąć, bo jest przyciśnięta do ściany. Więc to, co ona sygnalizuje jemu, to jest trochę co innego niż ona myśli. No i no, co jest w tym momencie teraz ważniejsze? Nikt sobie w myślach nie czyta, tak? No wypadałoby, żeby on ją zostawił, tak? Jakby wiecie, no najpierw jest puść mnie, potem jest jęknęłam, przywarłam do niego biodrami, powinnam go nienawidzić za ten kupi rytuał za kobietę, z którą był tej nocy, 3. Także wiecie, co już tu się można ten. Nacisk zębów zerżał petule. Od tej pory zawsze rób, co ci każe, a ona na to nie mów mi, co mam robić. I nie gryź mnie jak jakaś dzika bestia. Te, zaśmiał się gorzko w blasku księżyca, pragnęłam nacisku jego twardego ciała,
na moim, pragnęłam jego ust, zębów, języka na mojej skórze, moich piersiach, między nogami, wszędzie pragnęłam go, wszędzie tonęłam w tym pragnieniu, w tej potrzebie. Tak, i byłem następnego dnia, są żarty z tego, nie? Że to śmieszne było. Jakby nie myśl, jakby, to trochę jest napastowanie, nie? Ja myślę, że to jest to, podchodzi pod napastowanie. Fajnie, little bit. Dobrze. I względnie logiczna scena, nie wiem, dlaczego ją zaznaczyłam, aha, to chyba, żeby się ten Rysiek się pojawił znowu. Zaznaczyłaś Rysiek. Jedyna logiczna scena w trakcie całej tej książki, kiedy niżej. Rysan przychodzi i po prostu opitala tam linę od góry do dołu i drze na niego mordę. To jest absolutnie moja ulubiona scena na przestrzeni wszystkich książek, jakie Sarah J. Maas napisała kiedykolwiek. Si. Najlepsza scena ever forever. Ale ja mam dwa znaczniki aż z jakiegoś powodu. To jest podejrzane. I ja tak nie bardzo wiem dlaczego. Powiem wam, że aż nie mogę usiedzieć po prostu, myśląc sobie. Aha, już wiem! Co się tu dzieje? Już wiem, słuchajcie, już wiem. No bo Feyre na początku jest ukryta za zasłoną i za tym zaklęciem, które ma sugerować, że jej tu nie ma, że oni są tylko we dwoje. Bo wcale Lucy nie stoi tak. I w sumie Rysan na początku się nie kampuje, nie? On się orientuje dopiero jak widzi trzy talerze, nie? To jest w ogóle taki small brain z ich strony, że takie Fejo, wyjdź stąd i miej takie ciul, nie zauważy tych trzech talerzy. No. What? Dobrze, i słuchajcie... No tu nawet Sherlocka nie potrzeba. I słuchajcie, no i Feyre opisuje Rysanda, także wyglądał tak, jakim go zapamiętałam, kosztowne ubranie, smoliście czarna tunika wyszywana srebrem i złotem, ciemne spodnie, czarne buty sięgające kolan oraz snujące się za nim pasemka noce. Nie odważyłam się dotąd go namalować. Teraz zrozumiałam, że nigdy się na to nie zdobędę. No można było napisać po prostu ubrany był cały na czarno. Guess what? You're gonna paint him soon, but you have no idea, okay? Dobrze, przepraszam. Patrzcie, jaki to jest bullshit repetycyjny. Tak, no bo... Mogłabym napisać ubrany był od stóp do głów na czarno. No, tak samo jak jego włosy. Koniec tematu. Czytelnik ma mózg. Umie sobie wyobrazić pewne rzeczy. Tak, dobrze. No i Rysand ulatnia się już po tym, jak już wszystkich opierniczył. Jak nie topysz. Po tych słowach zniknął bez śladu, tak jakby przeszedł przez pęknięcie w rzeczywistości, pozostawiając nas sam na sam z okropną, rozedrganą ciszą. Moje pytanie brzmi, czy Rysand potrafił się teleportować w kolejnych książkach? Bo ja pamiętam, że on latał, nie? Z mojego tego? To nie. Nie, I don't think so. Bo to trochę wygląda tak, jakby on tutaj miał ten skill przenoszenia się... od teleportacji, tak? Gdzieś tam. A jak wtedy z Feją latali w trakcie seksu między światami? Może nie. Może on już wiedział. Nie, no słuchajcie. Ale no... patrz, stale to, że Aileen ich widziała, to trochę wstyd. Nie, bo ja a naprawdę... to Aileen spada. Nie, bo ja naprawdę nie pamiętam. Bo ja tego naprawdę nie pamiętam. Nie wiem. Wydawało mi się, że jak to w ogóle przeczytałam, że on nie miał takiego skilla. Że on latał. Że on po prostu latał, nie? Albo, no nie wiem, dobra. Ale w ogóle jeszcze chciałam się jedną rzecz tak doczepić. A propos magicznych sztuczek i abrakadabrów rodzaju różnego. Tutaj na przestrzeni całej tej książki, no jest mowa o tym, że z racji tego, że Amaranta, czyli ten nasz tutejszy villain, najgorszy absolutnie na świecie, najbardziej prostacko wykreowany, najbardziej papierowy chyba jakiego tak, mas wpadła kiedykolwiek, chociaż ta Maeve jest chyba jeszcze gorsza, ale dobra. No Amaranta ma pod sobą wszystkich tych książąt, bo ona ich spętała tym zaklęciem, tą klątwą, tak? No słuchaj, i... wedle moich wyliczeń to nadaje jak pod sobą to ma Zanda, jak też leży. Też, no ale generalnie wszystkich innych też. No i jest sugestia taka, że to zaklęcie ogranicza magiczne umiejętności tych wszystkich tam super ekstra książąt. W związku z czym ta magia, którą oni się posługują, no jest tylko jakby połowiczna, tak? Znaczy nie jest aż tak silna jak w normalnych warunkach. Nie. Jak na moje, to Tamlin to potrafi całkiem dużo. Natomiast później w gruncie rzeczy, jak on się tam pojawia i znika na przestrzeni drugiego i trzeciego tomu, to na tych magicznych skillach w sumie nic już dalej nie ma. I on ich właściwie nie korzysta. Więc jakby again, to jest bardzo znowu wygodny zabieg, że on czaruje wtedy, kiedy mu się podoba. I w gruncie rzeczy te jego możliwości na dobrą sprawę są nieograniczone. Bo to nie jest tak, że to są zaklęcia w stylu, nie wiem, machnie ręką i wieje wiatr, tak? I nie wiem, ma jakieś super skille związane z przyrodą czy coś. Bo to w sumie by sugerował to, że jest tym księciem wiosny. Że on jest jak Cornelia z Witch. No na przykład. No. On w gruncie rzeczy, wiecie, potrafi robić wszystko na zawołanie, jak mu się podoba, nie? Tutaj znika Feyre, tu usypia Feyre, tutaj robi tak, że nie widzi, że ona nie widzi tych wszystkich służących w całym dworze i tak dalej. Więc jakby czujecie, do czego pije, tak? To wszystko jest takie bardzo deus ex machina i żeby było tak, bo jest wygodne i jest potrzebne w tym momencie. Dobrze. Aha. Scena jakby późniejsza o wiele, bo jest tutaj ten fragment, w którym Tamlin odsyła Feyre do domu z powrotem. No. Dlaczego on to robi? Bo ją kocha.
Ale... On powiedziałeś, że ją kocha. Czego nie rozumiesz? Wie, że Amaranta idzie, tak? Rysant, on wie, że on tej obietnicy nie dotrzyma. Wie, że jak Rysant wróci do Amaranty, to jej powie, że ona tam jest. Tak? Więc ma takie... Ale no nie może, wiesz, ona podała wtedy inne nazwisko. No wtedy tak, jest... Clara Bedor, sławna no. Clara Bedor. Ja wiem, ja no. pamiętam. Ale on miał takie, on ją tak kocha, że jakby Amaranta wpadła i ją tam okay. zobaczyła, to Amaranta by wiedziała, że on jest o tyle od zajewania tego czaju. I że może w ostatniej chwili ona powie, to kocham cię. I cały urok pójdzie... W pizdu. W pizdu. Więc powiedział, okay. Fero, jedź, ratuj siebie, wracaj do szczęśliwego życia w swojej wiosce. Słuchaj, ja to czytałam parę czeka dni temu, nie? Czeka na ciebie stary i twoje dwie stare. Tak, no bo on tam zapewnił... O, jak Tamlin zapewnił wielką rezydencję staremu Fejry i znalazł te statki. I znalazł te statki, które zatonęły tam jakieś 20 lat temu, czy ileś. Jakby, jak do tego doszło, nie? Bo jak dobra. Do tego doszło? Bo jakby, nie dobra, wiem. Czary mary ze znikaniem w ramach dworu, okej, okay, niech będzie, nie? Ale to... To jest taki ostry magic już w tym momencie. Mam naprawdę wrócić do rozkminy z Witchak, czego nie rozumiem. Ale wiecie, bo to też jest takie, z jednej strony to też jest bardzo baśniowe, nie? Że te wszystkie wróżki tam inne, jakieś czarodziejki potrafiły, nie wiem, wypełniać buty pieniędzy czy czymś tam. Whatever, pogadał nie? z Sulierem, Sulier przepłynął się przez ocean, znalazł statki. Nie było tematu. That's my guess. No co innego, no stara, no magia, tak czego ty wymagasz? To jest książka z 2015 roku. Okej, okay, dobra. No w każdym razie, Feyre wraca do domu, jest ta pogadanka o tym, że to niby ta ciotka, ona była u tej ciotki jakiejś bogatej i ona wraca do tej ciotki, bo ona umarła. Wkręcony wszystkim bullshit, tak? Tak. No i potem okazuje się bardzo szybko, że Nesta w ogóle nie wierzyła w to i ona wiedziała jakby naprawdę, tak. że ten Tamlin tam ją zabrał do tego dworu, bla, 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 bla. Jakby jak do tego doszło, że Nesta wiedziała od początku, mam nadzieję, że dowiem się w tomie numer 4, bo nadal nie wiem. 5, 4. Nie marzyłabym o tym, wiesz? Myślę, że dowiesz się, co się znajduje w wszystkich zakamajkach jej ciała i innych zakamajkach, innych ciał, innych bohaterów, ale nie dowiesz się, jak do tego doszło. Ja myślę, że do tego momentu Mas już w ogóle zapomniała o tym. Ona nie wie o tym. Ona już zapomniała, że ona coś takiego napisała. To nawet jest istotne w poprzednich, w następnych tomach. No nie, ale ja bym chciała wiedzieć. Bo tutaj też w którymś momencie, nie? Z dupy, kiedy Feyre stwierdza, nie, to ja, chyba coś jest nie tak, nie? Bo ona w ogóle dostaje wibracje z zaświatów, że coś jest nie tak z Tamlinem, nie? Ona nie wie, no bo jakby jak ma wiedzieć? Ale ona wie, tak? Ona sięgnęła do tej podświadomości zbiorowej. I ona wie! I ona wie! Więc stwierdza, że ona rusza z powrotem do tej krainy fej, no żeby nie, no, ale ratować wiesz, no, Tamlina. Tak naprawdę tam największy plot twist tego, no to ona się dowiedziała, że rodzina Clary Bedor została. No dobrze, ale to nie ma żadnego znaczenia. No bo ona wtedy ma... Tam jest tam napisane, tam jest dużo krótkich akapitów. Ja to pamiętam, to jest po lewej stronie książki i tam jest takie oh shit, Clara Bedor, ale to może przez to, że powiedziała mi jej imię i teraz no. ona nie żyje, to nie może być przypadek, ja będę ratować Tamlina. Tak to było. Ale tutaj nadal nie ma związku przyczynowo-skutkowego żadnego. No nie no, powiedziała imię Clary Bedor Rysandowi, Rysand jest badassem, Clara Bedor zniknęła. Czy gdyby mafia zamordowała jakąś laskę, czy tam rodzinę jakiejś typiary, której ty nazwisko podałaś, żeby się uratować, to wracałabyś do tej mafii? Nie. No nie! Ale ja nie jestem feją, to nie miesz mnie ale jakby rozumiecie, o co tutaj chodzi, jaki tutaj paradoks zachodzi. I Mas bardzo się stara, żebyśmy my uwierzyli jakby, dlaczego w ogóle Feyre tam wraca. Bo, no, ona, bo ona go kocha! Bo ona musi mieć jakiś, wiecie, coś się musi pchnąć tam z powrotem. Haha. Więc ona wraca tam. I w którymś momencie, Elaina, nie? Już ustaliliśmy, że Nesta wie. I ku memu zaskoczenia Elaina zdążyła wyszykować konia oraz sakwy z jedzeniem i niezbędnym ekwipunkiem. Czyli się czegoś nauczyła przynajmniej, że ten czas tego w mojej rodzinie. No to już niesamowite, skoro miała służbę, to po co miała się tego uczyć? Mojego ojca nigdzie nie było widać. Jak zwykle. Siostra rzuciła mi się na szyję. Teraz to pamiętam, powiedziała, ściskając mnie mocno, wszystko sobie przypomniałam. How? Nieświadomość zbiorowa, stara, nieświadomość zbiorowa, te statki wiedziały, że mają wrócić. How is this all happening? Cała ta książka to jest Deus Ex Machina, jak się mają dziać rzeczy, to się dzieją. W ogóle nic nie ma sensu. Tak samo jak patrz, miał być rozwój sytuacji z Rysandem. To przypadkiem akurat Tamlin był niedostępny. Wiesz co, to już jest bardziej logiczne niż to. Umieram, pomóc ci. Nie, że już się przyjdzie. Nie przyjdzie. Czekaj, muszę kontynuować scenkę.
Nie, ja wiem, że on przyjdzie. Ostatnio też przyszedł. Hehelu. Nie, tym razem! No co ty chcesz? Słuchaj, będziesz wpadać co tydzień na kawę. Nie. Ale umierasz. No i ciul z tym. Chcesz przeżyć? Może. Okej, to słuchaj, jakby Medina. To nie 2 tygodnie, 5 dni. Tagujesz się? Tak. 7. No dobra, mamy deala. Jezus, to jest bullshit. Dobrze. To jest Deus Ex Machina. Ma umrzeć? On przyjdzie z pomocą, ale miał przyjść, ale nie przyjdzie, bo co? Bo jest zajęty czym? Sprecyzował się. Już to jest takie, Lucien ma plan, jaki sprecyzował. I potem on jeszcze mówi w fejrze, że przyszedłby. Dlaczego ty zrobiłeś tego deala? Przyszedł, ale ja umierałam! Ale wiesz, że on zrobił to tylko po to, żeby się mścić na tamlinie. Jak już przywołałaś tę scenę, nie? No bo dobra, Feyre udaje się pod górę. Okazuje się, że może się tam udać przez kilka godzin. Jakimś tajemnym, podziemnym tunelem. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że dwór wiosny jest tu, na samym dole, a ta góra jest o tu. A między wioską Feyre a murem jest 2 dni drogi. To jak dla mnie tutaj, to są co najmniej 2 tygodnie. Ale si. Dobra. Niech będzie. Niech magiczny będzie. Tunel. Magiczny tunel. Biorę to na klatę. Magiczny tunel. Aż tu panko popspierniczył. Dobrze, magicznym tunelem Feyre udaje się pod górę, żeby ratować Tamlina i całą resztę ekipy. Ty byłaś lepszym Villianem niż Amaranta. No i dobra, ona tam jest. No i Amaranta, jako baśniowa Villianka z papieru i tektury, stwierdza, że dobrze, skoro moje zaklęcie, które miało trwać po 3x7 lat, ale dobra, to jest w konwencji, niech będzie. BTS, no. Ile jest 3x21? To prawie tylu, ile ludzi w NCT. Ale to miało być 7x7, 49. 49? No to jakby przemnożyć NCT 2 razy. Dobra, nieważne. Słuchajcie, no i dobra. No i ona ma te 3 próby jakieś tam przejść Amaranty i dzięki temu ona uratuje... Aha, zdejmie to zaklęcie. Boże, jakie to było proste, gdyby tylko ona umiała czytać. Słuchajcie, no i teraz rzecz jest w tym, nie? Jesteście Villianem, który ma pod sobą całą wielką krainę fej i robi rzeczy, nie? Może robić co chce. Może sobie urządzić inwazję na ludzi, nie wiem, zrobić, nie wiem, Sylwestra w środku lata, no robisz co chcesz. Przychodzi do ciebie jakaś laska, która potencjalnie prawie złamała twoje zaklęcie. Co robisz? A. Zabija się. B. Zabija się. C. Dajesz jej 3 próby, z których może się wykajaskać. Żeby zdjąć twoje zaklęcie, które pozbawi cię władzy. Powiedzmy, że Amaranta nie jest najbardziej inteligentnym Villianem. Ona jest głupia jak but! To jakby udowadnia tego tyle, że Amaranta jest straszliwie głupia, nie? Ale dobra, to jest jakby w konwencji, to jest jakieś tam baśniowe, nie? Tak, dobra, niech będzie. No i co się dzieje jakby? No i ona tam robi te próby, tak? Dzieją się rzeczy, to jest w ogóle absurdalne, co ona tam robi, ale już niech będzie. No i tak jak Marta powiedziała, prawie umiera przy jednej z prób, przychodzi Rysant i robi tego deala i ten. No i teraz moje pytanie brzmi, bo ja też nie jestem tego pewna, nie pamiętam, więc jeżeli ktoś pamięta, bo jest na świeżo, to mi przypomnijcie w komentarzu. Ja sobie przypominam, spoilery do następnego tomu, że ta więź magiczna między Rysandem i Feyrą ujawnia się Rysandowi prawie na samym końcu, kiedy oni już się wszyscy z tej góry, spod tej góry zabierają. Kochanie, ty moje! Nie, posłuchaj mnie dalej. I tam jest ta scena, nie, gdzie oni rozmawiają już na samym końcu i tam Feyra mówi, że kurczę, że Rysand tak się jakby tak tam spojrzał i zrobił takie... I ucieka, nie? 650 strona to jest, moi drodzy. Wiem, bo mam zaznaczone. Dobrze, ale nie, posłuchaj mnie dalej, no. O co mi chodzi? I że, o ile ja dobrze pamiętam, to on później w tej swojej wielkiej przemowie mówi, że on wtedy się zorientował. No. Nie, że on wtedy zrozumiał, jakby, że oni są tam connected. Mhm. To moje pytanie brzmi, po jakiego ciula mu był ten deal z Feyrą? No, żeby ona zrozumiała. Ale on wtedy jeszcze teoretycznie nie wie, bo dowiaduje się później. Bo to był plan? Czy on się dowiedział wcześniej? Czy ja tego po prostu nie pamiętam? Ja nie wiem, jak na moje, to jest Deus Ex Machina, sprytny plan. Ale wiesz, bo ten plan jest po nic, nie? To jest takie tylko, żeby ją upodlić w gruncie rzeczy, ale potem szybko się okazuje, że Rysiek nie jest taki zły, więc to nie chodzi o upadlanie Feyry. Nie, to nie chodzi o upadlanie Feyry, to chodziło o takie, kurde, wiesz co, Sara, twoja książka ma już prawie 500 stron, a ty jeszcze nie przedstawiłaś się Sanda, a on ma być w drugim tomie ważny, to co zrobimy? Ja to ogarnę. Nie, bo ja może tego nie pamiętam i może coś pomyliłam, więc jeżeli ktoś wie, to... Wydaje mi się, że nie.
O, ty złama się, ty brudny kurewski złama się, wybaczcie. Niech mi kto przypomni w razie czego w tym Wydaje mi się, że nie, w sensie jakby Rysant jest istotny w drugim tomie. W pierwszym on się tylko pojawia te 2-3 razy i potem pod górą i masz takie okej, więc ja nie wydaje mi się, żeby było dlatego jakieś wyjaśnienie. Dobrze, słuchajcie. Upadlanie Feyre odbywa się tutaj przez Ryśkę. Jeżeli już coś ma się dziać, to właśnie tutaj, kiedy ona tam ma te tatuaże, które są typowe dla Dworu Nocy i tą prześwitującą kieckę, która właściwie nie zakrywa i ona... To w tym tomie jest to, jak ona siedzi z nim na tronie? Nie, to tu. A, to tu. I właściwie no robi zadziwkę, nie? Jakby, umówmy się. Tak jest po prostu. No i tam tańczą samą noc. Tak, no i generalnie jest to wytłumaczone tak, że Rysand robi to specjalnie, żeby nakręcić Tamlina, żeby potem, jak Feyre złamie to zaklęcie, żeby zabił Amarantę, nie? Ale rzecz w tym, że Tamlin już i tak chce zabić Amarantę i jemu nie potrzeba jest większej motywacji, żeby ją, wiecie, zaszlachtować w momencie, kiedy to zaklęcie zostanie złamane. A jak to było? Których starych zabił? O, oni się tam zabijali jakoś nawzajem. Ale... Stary Tamlina zabił starą Rysanda, a stary chyba Rysanda zabił braci i starego Tamlina. No właśnie, dlatego oni się tak. A co się stało ze starym Rysanda? Nie mam pojęcia. Dobra, no nieważne to jest, nie pamiętam. Jakoś tak to było. No i wiecie, jakby czuję, you know the drill, jakby ja rozumiem, że Tamlin i Ryszard nie trawią się, nienawidzą się i tak dalej. No. Ale styl, to jest absolutnie obrzydliwe, co Mas tutaj robi, jak bardzo Feyre upadła. I jasne, do pewnego stopnia, no można powiedzieć, że to jest nadal w konwencji, tak, że fej gardzą ludźmi i tak dalej, ale można było to mimo wszystko zrobić zupełnie inaczej i trochę ze smakiem, a to... W sensie, no jakby nastała, no podobny klimat jest w Okrutnym Księciu, tak? No tak, ale wiesz, no tam Jude nago nie lata przed No, to mi właśnie chodzi, że jest podobny schemat, tak, jakby właśnie tych fejków, wróżków i tam innych dzwoneczków. O właśnie, tak, że od szyi w dół wyglądałam jak niewolnica jakiegoś pogańskiego kultu. Całe ciało miałam pokryte, o tu w ogóle jest literówka, pokryte wzorem identycznym z tatuażem na ręce, gdy ciemnogranatowa farba wyschła, ubrały mnie w półprzezroczystą białą sukienkę. Jeśli to w ogóle można było nazwać sukienką, tak? Bla, 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 no nie ma znaczenia. A, tutaj zaznaczyłam, że XD. Aha, bo ten Rysant. Nie, ja tego nie będę czytała. Nie, to co? By... No to, te sukience. Ja, i szczerze, aha, no ja oczywiście jak Rysant zwraca się do niej, per moja własność, tak? A! Jasne, na przestrzeni całych wszystkich tych książek Mas, ona z jakiegoś powodu bardzo romantyzuje uprzedmiotawianie kobiet szczególnie. Tak. W sumie, nie wiem, czy uprzedmiotawianie No nie, w sumie też się pojawia. Jak mowa jest o tym, że właśnie Rysant jest w sumie nałożnicą Amaranty tylko i nikim poza tym. Więc w sumie, no dobra, ale to może wynikać z nienawiści między bohaterami, coś takiego, więc to jest jeszcze wytłumaczalne względnie. Natomiast takie upadlanie przez upodmiotowienie jest typowe bardzo dla Mas i tutaj jest tym bardziej niemiłe, że jasne, Rysant na tym etapie jeszcze gra z Walla, tak, tutaj, i że Feyre musi to... No właśnie, ja teraz do końca w sumie tego nie rozumiem, dlaczego on udawał przed Feyrą? Bo on to mówił tylko do niej, nikt tego nie słuchał. Wszyscy wiemy, że on w sumie jest good guy'em tutaj, udającym bad guy'a, nie? Oko mi zaczyna latać. Jakby widzicie, że to głupie jest po prostu, no. Że to nie ma do końca sensu. I ostatni znacznik, 496 strona, ostateczność, czyli Feyre, o Jezu, głos tracę, zabija kolejnych fej, żeby złamać zaklęcie, później okazuje się, że ma zabić Tamlina, przebijając jego serce jesionowym trzonkiem. Jezus, tak niewiele brakowało. Potem okazuje się, że serce Tamlina zostało zaklęte w kamień, więc w gruncie rzeczy nic mu się nie stało. Nieważne ile... No i gdy uniosłam jesionowy sztylet do ciosu, coś we mnie rozpadło się tak, na tak drobne kawałki, że nie mogłam liczyć, iż kiedykolwiek da się to naprawić. To już też było rozpadanie. Tak. Nieważne ile upłynie lat, nieważne ile spróbuję nieważne ile razy spróbuję namalować jej twarz. Wszystko jest tłumaczone na malowanie. Wszystko, dosłownie. Tak, tak. To, co jest piękne, nigdy nie uda mi się tego namalować. Tak, namalować. Nigdy nie uda mi się namalować Rysanda, guess what, you're gonna do it. Nigdy nie uda mi się namalować twarzy tej kobiety, którą zabiłam, bo jest tak przerażająca. My rozumiemy, że Feyre jest artystką. I powtarzanie tej metafory again and again, tak w kółko, wiecie, jak chomik biegnący w tej kulce, jest straszliwie męczące. Ona jest artystką, on jest dziełem sztuki. No to jest romans, o który wszyscy walczyli. I tym miłym akcentem, bo to jest bardzo ładna puenta. Zakończmy to już, będę filmu wystarczająco. Nie mogę się doczekać drugiego tomu, po tym jak znalazłam cytat, będziesz mnie lizać. Legit. Stają.
Ja ci to przeczytam, ja wiem, że niszczę to. Ale ja to pamiętam. Powiedz tam Linowi, że jeśli znowu pośle na tę ziemię wytopy i chcę jednego z to nie to. Kiedy będziesz mnie lizać, powiedział chrapliwym głosem, chcę być sam z dala od wszystkich innych, ponieważ kiedy będziesz mnie lizać, Fejo, powiedział. No trzeba było podkreślić to dwukrotnie. Akcentując słowa drobnymi pocałunkami składanymi na mojej szczęce, na szyi, pozwolę sobie ryknąć tak głośno, żeby głos będzie zdolny skruszyć guję. Szkoda, że dopiero teraz, bo kruszenie guję przydałoby się w pierwszym tomie. Ale co poradzimy, no nie wyszło. Plan nie był na tyle sprytny, żeby to tak wyszło. Plan Amaranty o, wiem, co chciałam powiedzieć. Nawiązując do tego, że oni są super silni, mają magiczne skille, mimo zaklęcia, które powstrzymuje skille. Amaranta ginie w jakieś 3 sekundy. Na samym końcu. Plan był sprytny. To dlaczego oni nie zabili jej wcześniej? Boże, nie wiedzieli jak... Ale ich jest więcej, ona była jedna. Wiesz co, myślę, że oni po prostu nie wiedzieli jak do tego podejść. Wiesz, to jest troszkę tak jak z projektem klasowym, wiesz, że jak się nikomu nie chce robić projektu klasowego, to tego nie zrobisz. I wiesz, no łatwiej... Dlaczego? Ona w ogóle jeszcze żyła przez tyle czasu. Wyobraź sobie, że jesteś... Ale nie, słuchaj, bo tam nie ma mowy o tym, że ona ma jakąś armię, wiesz. Ja że... mam genialną metaforę na to, tak? Masz panią nauczycielkę, która zleca ci zadanie klasowe. I wszyscy w klasie skupiają się na tym zadaniu klasowym, zamiast pomyśleć po prostu o tym, żeby olać panią i ją zabić. No stara, no jak dostajesz zadanie klasowe... Nie namawiamy was do mordowania nauczycieli. Ale no jak dostajesz zadanie klasowe, to je robisz, tak? Mnie lub bardziej chce ci się nie chce. No Tamlinowi się nie chciało i widzisz, jak się skończyło, tak? On by stwierdził, że koleżanka za mnie zrobi. Tylko resantku, no wiesz, tam kręcił, miałem takie, ja może ma pani jakieś odpowiedzi, może jakoś literaturę mi pani podrzuci, że pani ma, co pani, pani dziś wygląda. No stara, no i na czym ty mówisz, czego ty wymagasz, to jest zadnie mas! Jakby, gdyby on ci skrzyknęli i powiedzieli, kurde, Amaranta jest do kitu, koniec. To byłby koniec, ona nie ma żadnego wojska tam, nie ma jakichś super ekstra potworów latających słoni na swoje zawołanie, nie wiem, żygających tęczą hipopotamów, whatever. Jezus, narysujcie, proszę, ktoś ostatnio narysował krewetkę na saksofonie, chcę hipopotama, który żyga tęczą. Czy coś, nie? Ty nic takiego nie ma, słoni bojowych jak z Mordoru, no, na, nada, nie ma nic, skrzyknęliby się... Tak, dalibym sobie po mordzie i nara. Potrzebowali człowieka. Tym bardziej, że Amaranta nie ma żadnych super skilli. To tak samo, dlaczego to Frodo szedł do Mordoru, a nie Legolas? Albo na przykład Gandalf. Bo nie był godny. No więc nikt nie był godny, tylko Feja. To jeżeli tylko Feja była godna, to nikt nie jest nic wart, naprawdę. Ona jest artystką, on jest dziełem sztuki. Widzimy się następnym razem. Pa!